Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Subiektywnie Kreatywni. Z tej strony, Monika Jakubczak, Jasnowic, pedagog specjalny. Część oficjalna zaliczona. <grych> A teraz zupełnie na luzie i nieoficjalnie. Ostatni raz widzimy się w tym roku. W związku z tym, chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować, że. Byliście Państwo ze mną tutaj na tym kanale, że słuchaliście wszystkich moich takich, wiecie, wynurzeń, mojej filozofii, mojej obserwacji i przyjmowaliście to naprawdę z ogromnie ciepłym sercem, za co bardzo, 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 nawet nie wiecie jak bardzo jestem Wam. Doskonnie wdzięczna to na pewno nie, bo to nie chodzi o taką energię, ale bardzo to doceniam i bardzo dużo radości i przyjemności sprawiło mi to, że mogli, mogliśmy być razem przez ten ostatni rok w naprawdę trudnych momentach, w trudnych chwilach. Pomimo to, że nagrałam taką audycję, yy, która nosiła tytuł: Ten 2022 rok nie będzie. Taki, wiecie, zły jak go malują. Niemniej jednak, mówię tutaj subiektywnie za siebie, ten rok przynajmniej dla mnie osobiście był rokiem dość trudnym, rokiem dziwnym, rokiem. Gdzie chyba nigdy wcześniej nie miałam aż tylu przemyśleń, rozkmin, też takiego ogromnego tempa pracy i różnorodności pracy, i jeszcze prowadzenie kanału, i różne sprawy, wiecie, takie osobiste, prywatne. Nie ukrywam, że kończę ten rok naprawdę z taką nadzieją, że ten przyszły 2023. Będzie spokojniejszy, przyjemniejszy, taki, wiecie, <laughs> bardziej z otwartym sercem na potrzeby własne i w ogóle na potrzeby nas wszystkich. Także dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I lecę teraz do tematu takiego przedświątecznego, a na koniec złożę Wam życzenia związane z tymi świętami. Dla tych, którzy będą je obchodzić. No i oczywiście na ten nowy rok. I dzisiaj trochę właśnie o tym nowym roku, no bo tak jak powiedziałam, te rozkminy mnie dopadają. Dlatego, że wiecie, ja nie wiem, czy ktoś z nas, kto tu przychodzi na ten kanał, ma taki spokojny umysł i takie absolutne zawierzenie. Że wszystko idzie w dobrym kierunku i, 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 i będzie dobrze, i pokojowo, i naprawdę jakoś, tak wiecie, wszystko się poprawi. No ja przyznaję się, że mam takie momenty, że naprawdę dopada mnie wątpliwość. Szczególnie jak ktoś przyjdzie i powie, co tam w dzienniku telewizyjnym obejrzał. Sprawy związane z polityką, z tymi poborami, z wojskiem. No wiecie, dużo niepokoju jest pod koniec roku. Ale dobrze. Zostawiam te prywatne swoje wynurzenia i zwierzenia. I chciałabym się z Wami podzielić dzisiejszą moją rozkminą, a te rozkminy są zazwyczaj po to właśnie, żeby budować pozytywne nastawienie do rzeczywistości, budować wiary, nadzieję, budować takie poczucie, że jednak od nas dużo zależy, że możemy kreować każdy nasz dzień, każdy nasz moment, przede wszystkim nasze samopoczucie, bo jeszcze... Nie mamy dostępu, tak wiecie, w 100%. Czekajcie, usiądę sobie wygodnie, będę się trochę wiercić, bo wiecie, jestem na DHD. No. Nie jest to wytłumaczenie na wszystko, ale naprawdę mam tę nadpobudliwość um, psychoruchową, jeszcze tak nieopanowaną w stu więc trochę się będę wiercić. Mamy dostęp do tego, żeby tworzyć w sobie i wypuszczać tę energię na zewnątrz właśnie samopoczucia. No i tu prawie w 100% jesteśmy za to sami odpowiedzialni. I jeśli mamy taką możliwość, jeśli jest nam dany dostęp do tej umiejętności, do tej możliwości, to właśnie ten dwutysięczny ten rok 2023 będzie rokiem, gdzie nasze możliwości kreacji, reżyserowania własnym życiem będą się rozszerzać o następne przestrzenie, w których będziemy mogli ustawiać doświadczenia. No, ale wykorzystajmy chociaż to, że możemy tworzyć na ten moment dobry nastrój. I o tym właśnie dobrym nastroju chcę chwilę powiedzieć, ponieważ on będzie ta umiejętność będzie podwaliną do tego, żebyśmy doświadczyli w tym nadchodzącym nowym roku przestrzeni, która stanie się dla nas otwarta i możliwa, a ta przestrzeń będzie nosiła nazwę zachwytu. Jest to słowo, które najbliżej opisuje możliwość może niemożliwość, tylko najbliżej opisuje energię która spłynie i która będzie mogła być doświadczana. Zachwyt. Każdy z nas myślał sobie, każdy z nas albo nie każdy z nas, nie wiem tego, czemu ja tak uogólniam, muszę się tego oduczyć. W każdym razie teraz powiem na swoim przykładzie. Mnie się wydawało, że ja często się zachwycam, że ja często Mam takie eksperymenty, w których zawieszam się na jakimś obrazie, na jakiejś treści, na jakiejś relacji, na jakimś monologu lub dialogu, na jakiejś sztuce, na jakiejś książce, zawieszam się i zachwycam się pewnymi treściami, obrazami, których jestem świadkiem, które sobie wybieram do życia. Ale tak jak rano. Gdzie weszłam sobie, wiecie, w taką przestrzeń prawdy, to może 1% mojego dnia ubolewam nad tym. To, je, to są takie momenty, kiedy doświadczam tego uczucia zachwytu, ale 99% dnia to są inne doświadczenia. W zupełnie innej przestrzeni, w której nie dotykam tego zachwytu. I tak mi się zrobiło trochę, wiecie, smutno, bo zdałam sobie sprawę, że nasze mózgi bardzo lubią siebie oszukiwać i albo nada nadawać czemuś większą rangę, albo umniejszać pewne rzeczy, które wydarzają się w naszym życiu. Nie mamy tak na co dzień dostępu do właściwej miary, do właściwej proporcji. I tak, jakbym się zapytała a propos tej proporcji w życiu różnych rzeczy, które powinny się wydarzać, żebyśmy zachowywali zdrowie psychiczne, zdrowie emocjonalne yy, równowagę w uczuciach pozytywnych i negatywnych i na koniec zdrowie fizyczne. To ile procent w ciągu dnia właśnie ten zachwyt, ta energia zachwytu powinna się objawić w naszym życiu, czy powinniśmy jej doświadczać, z nią eksperymentować, z nią przysłowiowo pić herbatę czy kawę. No i tak, jakbym weszła w głąb teraz jako jasnowic i zapytała się taka średnia dla przeciętnego człowieka, no weźmy tutaj jeszcze takie normy kulturowe, więc. Zapytam o Polaków, to przestrzeń zachwytu powinna towarzyszyć nam w 90% w ciągu dnia. 90% czasu to powinna być energia, która w nas istnieje, która w nas się rozrasta, która w nas się buduje i którą możemy nazwać zachwytem. Powiedzcie mi, Mo może na tym kanale są ludzie, którzy w komentarzach mogą napisać: Słuchaj Monia, ja naprawdę siedzę w 90% w swojej umyśle właśnie w tej przestrzeni zachwytu. Gratuluję. To jest coś pięknego. To jest naprawdę yy, coś do czego ja będę dążyć. Więc jeśli tacy ludzie są, super fajnie zainspiruję się wami. <coughs> Wierzę w to, że tak może być, ale mówię tutaj o sobie. 90%, a 1% którego doświadczam w ciągu dnia, właśnie tej energii, no to jest trochę smutno, więc na co idzie energia przeciętnego Polaka? I teraz spojrzymy sobie w jasnowidzeniu, przeciętny Polak w ilu procentach, tak przeciętnie, statystycznie doświadcza tej energii właśnie zachwytu. No niewiele więcej mo no może 2 może 3%, czyli średnio przeciętny Polak więcej czasu poświęca właśnie tej energii albo doświadcza tej energii. Więc teraz jest takie pytanie. W związku z tym jaka jest przyczyna programowa, wychowawcza, energetyczna, że Polacy tak mało doświadczają tego zachwytu? I przede wszystkim to, co mi się pokazało, to co sobie przebadałam w swoich przemyśleniach, to jest energia, a właściwie program, którego jesteśmy bardzo mocno e, trzymani. I bardzo mocno na nasza kultura pilnuje, żeby ten program istniał, społeczny, w relacjach z ludźmi się objawia pod tytułem program Karcenia innych. I to jest takie wiecie przykre że my nie możemy doświadczać pięknej energii zachwytu tylko dlatego że bez przerwy tworzymy relacje w których bardzo ważne jest żeby obserwować innych i cały czas ich ustawiać w naszej przestrzeni w strukturach powinności że on powinien ona powinna nie koncentrujemy się na swoich potrzebach, na swoich wizjach rzeczywistości i dla świata, tylko większość czasu spędzamy na obserwacji naszej relacji, ale nie biorąc pod uwagę siebie i swoich potrzeb, tylko obserwując, kto jak do nas się odnosi, kto w jaki sposób się do nas ustawia. I nasz umysł krytyczny do drugiego człowieka jest tak bardzo aktywny, że my każdy niuans, w tej relacji rozkminimy, zobaczymy, który jest na naszą niekorzyść, w cudzysłowie na naszą niekorzyść, który odbiega od naszego oczekiwania, jak dana osoba powinna do nas się zachować, czy wobec nas się odnieść. W związku z tym te nasze mózgi tak bardzo są Zajęte obserwacją i krytyką innych ludzi, zachowań innych ludzi wobec nas, że zabiera to niemal całkowicie przestrzeń na inne doświadczenia, na inne uczucia, a przede wszystkim mówimy dzisiaj o uczuciu zachwytu. Więc jaka jest recepta, moi drodzy, skoro przyszły rok? będzie otwierał drzwi będzie otwierał możliwości żeby w większym procencie doświadczać tego uczucia to my musimy musimy jeśli chcemy zastanowić się nad transparentnością wyrażania siebie i komunikacji na temat naszych własnych potrzeb ale zanim będziemy je wyrażać, zanim będziemy komunikować, to zamiast obserwować innych, jak się zachowują w naszej przestrzeni, zacznijmy obserwować siebie w takim kontekście, który pokaże nam, co lubię, czego nie lubię, co potrzebuję, a czego nie potrzebuję, gdzie zachowuję równowagę, a co mnie rozstraja. I w momencie, kiedy my poznamy na tyle siebie, że wiemy, że to tak, ale to już nie, że tu tak, ale tu nie za bardzo, przynajmniej na ten moment, to my zaczniemy drugą naukę. Drugą naukę, czyli mówię transparentnie do ludzi, z którymi tworzę relacje, czego potrzebuję, dlaczego tego potrzebuję i jednocześnie też zadaję pytania. Czy ty tego chcesz, czy ty tego potrzebujesz, czy to jest też dla ciebie wartością? Czyli zaczynam budować jako trzeci krok relacje oparte o dobrowolność, o, dobre, o dobrowolne bycie ze sobą w relacji, a zostawiam za sobą doświadczenie przymuszania ludzi do relacji ze mną na zasadzie a Kodeksu społecznego albo kodeksu rodzinnego, albo programów rodzinnych, w których zostałam czy zostałem wychowany. Zasada dobrowolności zacznie obowiązywać, nurt społeczny, nurt pedagogiczny, przyszły rok będzie nam go objawiać. Będą oczywiście książki na ten temat pisane, będą akcje społeczne, dlatego że jak nurt wpływa, to są osoby, które odbierają te treści, uaktywnia się mózg, zaczynają rozkminiać filozoficznie właśnie na ten temat i zaczynają powstawać prace różnego rodzaju: artystyczne, y, społeczne, y, wychowawcze. Nurty, takie, wiecie, które będą promować to nowe dla nas wszystkich zjawisko. Dobrze. To właśnie chciałam powiedzieć jeszcze o tym 2023 roku. Jaki on będzie? Chyba będzie ciekawszy. Chyba będzie bardziej taki, gdzie my Nieco wrzucimy na luz, bo wiecie, do trudnych sytuacji, takich społecznych, ludzie się przyzwyczajają. Już traktują to nieco jako normę i zaczynają się adaptować. Zaczynają w nas pracować adaptogeny, czyli takie możliwości w naszym umyśle, w naszym mózgu, które. Potrafią przystosować się do trudnych warunków i dalej pomimo tych trudnych warunków projektować swoje życie, normalnie żyć, normalnie się śmiać, normalnie się cieszyć, normalnie myśleć o pracy. Myślę, że ten następny rok już na tyle okrzepniemy z tymi trudnymi sytuacjami, które się dzieją na świecie, że nie będą one aż tak toksyczne jak w tym roku dla nas dla naszego mózgu, dla naszej psychiki, tylko one będą już na tyle oswojone, że każdy z nas pójdzie do pracy, do relacji, do myślenia o tym, żeby siebie rozwijać, ekonomię swoją rozwijać i takie filtry, które mieliśmy w tym roku jeszcze pozakładane, takiego wiecie, macania przestrzeni, dowiadywania się, co będzie... Co będzie dalej, to wszystko wynikało oczywiście z niestabilnej sytuacji takiej międzynarodowej. No to tak jak mówię, to będzie lżejszy ten 2023 od tego roku, który się kończy. I paradoksalnie, więcej ludzi niż przez te ostatnie trzy lata powróci do podróżowania, do wyjazdów. No właśnie dlatego, że umysły do trudnej sytuacji się już przystosują, to już tak będziemy oswojeni i ludzie będą powracać do takich nieco większych przyjemności w życiu. Jesteśmy tego spragnieni i ten, następny rok nam to energetycznie też umożliwi, chociażby dlatego, żeby się zachwycać, to fajnie jest, mieć się czym zachwycać. No oczywiście. Ja na przykład w swoim domu patrząc na swoje koty, które mi tutaj co audycja towarzyszą, kiedy się na przykład leją wzajemnie, kiedy na siebie ładnie patrzą, kiedy bawią się, to mnie zachwyca. Ale jest to jakiś fragment rzeczy, tu, tu, fragment mojego życia, którym mogę się zachwycić. Ale ja teraz jeszcze, właśnie w swoim umyśle, już zaczynam tak, Myśleć, tak tworzyć rzeczywistość, że chciałabym zachwycać się zapachem tropikalnym, inną kulturą, ludźmi, których spotkam na swojej drodze w trakcie podróży większych, mniejszych. Już zaczynam się zachwycać tym, że przy, ponieważ ja otworzę się na zachwyt, to przyjdą do mnie ludzie w moją przestrzeń zawodową. Gdzie będziemy wzajemnie zachwycać się swoimi myślokształtami, swoimi talentami, swoimi możliwościami. Już nie mam przestrzeni w sobie, i to wydaje mi się jest progres, żeby ludzi poprawiać, naprawiać, żeby mówić im, co powinni, a czego nie powinni. To wiecie, coś pękło we mnie. Ja uważam, że to jest dobre, aczkolwiek. Mm, Wiecie, do tej pory to ja robiłam przez całe życie takie rzeczy, więc trochę jest to jedna wielka niewiadoma, ale z drugiej strony już pewne rzeczy w, moich ży w moim życiu się tyle razy kończyło. kończyły, pojawiały się następne, także w tym roku też się zakończyła pewna kwestia, pewien rodzaj realizacji siebie w sprawach zawodowych i przechodzę. W tym następnym roku, i dlatego będziemy widzieć się dopiero w przyszłym roku w zupełnie innej płaszczyźnie, gdzie będę mogła mieć dużo z Państwem radości, dużo zabawy. Więc pewnie będziemy bawić się tutaj w interpretację tych rysunków, które będą zawierać nowe możliwości dla Państwa, bo będę takie rysunki malować, które będą zawierać informacje, takie. Wiecie napawające taką wyższą, yy, yy, fajniejszą wibracją. Yy, no, także takie może na, to nawet nie będzie duchowe, ale takie wiecie bardziej przynoszące radość ciału. Żeby ciało, umysł były szczęśliwe i zadowolone, żeby te oglądane treści wywoływały absolutny uśmiech na twarzy. A jeśli ja będę czuła, że Wy się uśmiechacie, patrząc na mnie i na te rysunki, no to wiadomo, że będę się tym zachwycać, całym tym eksperymentem. Więc to tyle, co dla Państwa dzisiaj przygotowałam. A teraz życzę Państwu spokojnych, zachwycających świąt dla tych Państwa, którzy obchodzą. Te święta i życzę Wam spokoju ducha, i życzę Wam jak najwięcej właśnie takiego zachwytu, i jak najwięcej, żebyście Państwo wychodzili z przestrzeni takiej oceny i krytykowania siebie i innych i z tych powinności. Więc tak naprawdę życzę Wam mniejszej ilości potraw na stole, żebyście się Państwo nie przepracowali. Tylko życzę Wam już innych doświadczeń w te święta, spacerów, przyjemnych rozmów, takiego wspólnego, może gotowania w ostatniej chwili i właśnie gotowania tego, na co naprawdę Państwo macie ochotę i co Was fizycznie nie zmiażdży, nie strudzi, żebyście mogli uśmiechać się w ten mm, czas który jest czasem właściwie pięknym, niezależnie od tego, czy ktoś spędza te święta tradycyjnie, czy tylko ma dni wolne. A wszystkim Państwu życzę bardzo pięknego, miłego czasu, z dużą ilością zachwycających momentów i chwil. No i oczywiście szczęśliwego nowego roku, żebyście Państwo ten następny rok mieli bardziej zabawowy, Bardziej zrelaksowany, bardziej taki w, w chilaucie, i żebyście myśleli o podróżach, o wyjazdach, mniejszych, większych, bo to jest prawda podróże wzbogacają. I życzę Państwu na ten następny rok, żebyśmy my więcej czytali, więcej czytali książek. Więcej czytali różnych pięknych treści, zachwyca, treści, zachwycających treści, żeby ćwiczyć nasz mózg, żeby dawać mu piękną pożywkę, żeby uczyć się w tym przyszłym roku bycia szczęśliwym i radosnym, a nauka, żeby polegała między innymi na tym, żeby czytać cudowne treści, żeby pobudzać mózg w ośrodkach, które są odpowiedzialne. Za błogość, za radość i za zachwyt. Ściskam serdecznie wszystkiego dobrego i widzimy się w nowym roku! Pa!